Jakby nie patrzeć, jesteśmy czwartym zespołem w Polsce. Oczywiście apetyty gdzieś tam w miarę jedzenia, czyli rosły, bo dostaliśmy się do półfinału, mieliśmy dużą szansę, żeby zagrać w finale. Walczyliśmy, że tak powiem, jak lwy z faworytem tego turnieju, czyli ze Śląskiem Wrocław. Niestety nie udało się. No i w meczu o trzecie miejsce na tyle, że tak powiem, straciliśmy sił i fizycznych, i takich psychicznych, bo duża walka była w tym meczu półfinałowym, że nie podawaliśmy i zajęliśmy czwarte miejsce w turnieju. Ja uważam, że na tle tych wszystkich zespołów i przegląd tego rocznika bardzo dobrze mam, bo ten rocznik, że tak powiem, pamiętam od 15 roku życia, to uważam, że to jest sukces, że to czwarte miejsce zostało wywalczone. Tym bardziej, że gdzieś nas po drodze spotkały te problemy zdrowotne. Wypadł nam pierwszy center, czyli Wojtek Majszak. Szymek Szymański od miesiąca dopiero trenuje i tak naprawdę gra opierała się na Kamilu i na Marcelu. No a przecież trenerzy i zawodnicy przeciwników wiedzą, że to są tych dwóch wiodących zawodników i mieliśmy duży, duży problem w grze. Natomiast no, udało się wywalczyć to czwarte miejsce na 8 zespołów, które grały w finale. Przypomnijmy, że tam trwały jeszcze ćwierćfinały, półfinały i po tej drodze dużo zespołów, dużo ważnych zespołów odpadło. Dla mnie i dla tych chłopaków uważam czwarte miejsce i dla zespołu SKM Zielona Góra jest to sukces. No na plus na pewno Marcel Poninka, który był naszym liderem, który został wybrany do piątki turnieju. Wyróżniający się bardzo zawodnik. Tutaj na Kamila nie chciałbym oceniać, bo on miał bardzo ciężką sytuację. Dobrze wiemy, że po tych perturbacjach zdrowotnych z tamtego sezonu i dwa sezony do tyłu ma gdzieś bardzo dużo, że tak powiem, do nadrobienia i nie był oszczędzany przez przeciwników, no bo nazwisko i pozycja, że tak powiem, rozgrywającego do tej pory, pierwszego rozgrywającego reprezentacji w tym roczniku zobowiązuje i nie miał łatwego życia. Natomiast no, mógł zagrać lepiej, ale nie zagrał tak, żebym go określał na minus, bo znam go i wiem, że włożył bardzo dużo serca i w to, co robił. Na pewno jakieś frustracje ma, że mogło być lepiej, ale uważam, że na ten etap, na którym on teraz jest, było ok. Chłopaki z U18 dużo grali, bo grał Kasper Traczyk dużo minut, grał Damian Pogoda, po kilka minut Bednarczyk dostał i Ostrowski. Oni są 2 lata młodsi i zobaczyli, jak taka impreza wygląda. To jest prognostyk na przyszłość. Natomiast no, z 96 rocznika mieliśmy 4 zawodników, czyli Kubader, Kamil wspomniany, Konrad Mołek i Szymek Szymański. I oni już kończą ten wiek juniora, wchodzą już w koszykówkę seniorską. Tych chłopaków w dole mamy taką dziurę, że tak powiem, w tym 97 roczniku, który będzie wiodący w przyszłym roku. Tak naprawdę jest mało zawodników, jest tylko Marcel Ponitka, który jest w tym roczniku, reszta to będą młodsi. Mam nadzieję, że udział w tym U20 zaprocentuje w U18, z której już tam niedługo się zbliżają finalne mecze i to, mam nadzieję, zaprocentuje, a wiadomo, że to w przyszłości musi zaprocentować. Praca, ogrywanie w takich turniejach na pewno zaprocentuje.